Siemano, w kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmę się odpalaniem sieczkarni po dłuższym czasie. Trochę wam o niej poopowiadam. Dobra, jeden akumulator jest. Ciekawe jak on trzyma, bo on nie był najlepszy. Ale zobaczymy, bo ten wziąłem z MTZ-a. Podładowałem go. Także może na dwa powinien zakręcić, ale zobaczymy, jak nie, to trzeba będzie tamten wyciągnąć i naładować. Ja się zmęczyłem, jak go kurde tutaj niosłem. Trochę waży. Kawałek drogi mam. Widzicie, gdzie szaran stoi, czerwony ten samochód. No ale nic, nieważne. Dlatego ten akumulator tutaj jest, bo były wcześniej dwa mniejsze, się mieściły w środku, ale tamte już były słabe. A miałem dwa duże, ten jest od Johna, był też w MTZ-cie, ale na czas się odpalenia sieczkarni, koszenia MTZ tak był nieużywany, tego w sieczkarni zamontowaliśmy, a drugi też tam jest w środku, też taki może troszeczkę mniejszy, ale tamten ma, jest trochę słabszy, trochę słabiej trzyma, a ten jest od Johna i trzyma dobrze prąd. Widzicie, pajęczyna na środku, trzeba się trzyma, tak kosiłem, bo już wydatków i tak było dużo, dlatego tak zostało. Zamknę drzwi, będzie lepiej słychać. Podpinaliśmy kempera i podnosiliśmy go na pasie, niestety pas sprzążka tutaj uderzyła, no i tak jest. No na przyszły rok będzie już nowa szyba, znaczy nowa albo używana, w każdym bądź razie druga. Dobra, jakiś tu prąd jest, zobaczymy jak ona tu będzie działała. Aha, wszystko jasne, nie pali. Akumulator ten drugi jest rozładowany. No i tyle w temacie. No trudno, trzeba będzie znowu się męczyć, nieść go. Ale trzeba będzie tak zrobić. Kurczę, kukurydzy tutaj w środku. Przydałoby się wysprzątać. Ale jak będzie się zmieniać szybę, to się wtedy wysprząta, chyba że trochę szybciej może. No ale tak, popowiadam jeszcze w międzyczasie, zanim pójdę ten akumulator naładować, podłączyć. Co było w niej robione? Filmu niestety nie udało mi się nagrać, znaczy nagrałem, ale coś mi z kartą się stało, bo połowy nie było, dlatego go nie wrzuciłem z remontu sieczkarni. Ale tak, awaria była taka, że na wale po prostu na korbowodzie jednym dwie panewki się skończyły. No i trzeba było wymienić wał. Niestety nie dało się tego zregenerować, bo pan powiedział, który tym się zajmuje, że jest przegięty chyba o milimetr. No i nie da się tego naprostować, nie da się tego zrobić. Zamontowaliśmy wał BF niemiecki. Koszt takiego wału 5 chyba 300. Myślałem, że będzie gorzej, ale no nie było. Mogliśmy kupić tańszy, ale on mówi, że to jakieś chińszczyzna może być czy coś takiego. To dlatego nie braliśmy tego, jak już robić to porządnie. Co jeszcze robiliśmy? Dwa pasy, pas jezdny. Nie, pas jezdny został. Pas jezdny był dobry, był zmieniony od napędu bębna tnącego i był zmieniony od napędu wentylatora. No i to wszystko. No wiadomo, oleje trzeba było zmieniać dwa razy. Najpierw tam po kilku motogodzinach, znaczy najpierw się zalało nowy, później po tam kilku motogodzinach się zmieniło. Po kilku godzinach pracy na nowy filtr tak samo. Co jeszcze było zrobione? Wina słabego odpalania to była na pewno taka, że sekcje w pompie wszystkie były siedziały, po prostu nie nadawały się już do niczego. No to zostały pompa do regeneracji też zawieziona. Wymienił pan pompkę, te sekcje, coś tam jeszcze, nie pamiętam już dokładnie. No i koszt takiej naprawy wynosił 4000. Do tego jeszcze panewki. Doszły główne, korbowodowe, to też nie mały koszt. Od razu dwie turbiny do regeneracji daliśmy. 2100 zł to kosztowało, bo to zwykłe, bez zmiennej geometrii. Ale trzeba było już zrobić. Jak już robić dla siebie, żeby to chodziło, no to porządnie. Co jeszcze zrobiliśmy? No tam takie podstawowe różne rzeczy, wiadomo. Przewody musiałem wymienić dwa, bo jeden był od zasilania od hydromotoru chyba, już nie pamiętam dokładnie, tak mi się przypomina. Po prostu strzelił mi
po remoncie, jak jechałem, gdzieś tam się przetarł, no i niestety też niemały koszt, bo taki przewód 500 zł prawie kosztował, bo był gruby, długi, no i tyle. No i jeszcze zasilający od podnoszenia kempera musiałem wymienić, bo też już metalowy był, gdzieś tam na kolanku sikało, jak się podnosiło. Jest stawiony gumowy. No i czemu się zatarł? Nie wiadomo dokładnie, ale pompę olejową też zmieniłem w silniku smarującą. Ciśnienie teraz trzyma, zresztą zobaczycie sami, bo stawiłem zegar teraz, bo wcześniej była kontrolka. Kontrolka mi się nie zaświeciła, jak zaczęła stukać sieczkarnia, po prostu jak zaczęła dymić, nie zaświeciło się nic. No i tyle. Mój błąd może był też taki, że jak zaczęła kopcić, no to jeszcze trochę pokosiłem, ale nic nie stukało, zaraz przestało kopcić i wszystko było tak jakby dobrze, moc też miała. Myśleliśmy, że może turbina coś, ale jednak to się okazało co innego, ale jak już zastukało, no to wyszło, że jednak ten wał trzeba było zmienić, bo na panewkach stanął. Dwie korby musiałem wymienić, też korbowody dwa, bo już były przegrzane, ale używane, kupiłem tam gdzie wał od pana tego. Dlaczego nie kupiliśmy drugiego silnika? Dlatego, że każdy wie jak jest, można kupić dobry silnik, a można kupić niedobry. Taki silnik od ciężarówki kosztował od 18 tysięcy do 22 netto i on nie był remontowany, nie było nic z nim robione, tylko po prostu wyciągnięty i do sprzedania. Faktycznie może on był lepszy, na pewno był na chodzie, bo ten pan, ten, który sprzedawał, zajmuje się tymi rzeczami, no to wie, że on był na chodzie, ale dalej nie wiadomo co w nim siedzi, może pochodzi chwilę, może nie. A nie będziemy przecież rozkręcać silnika, sprawdzać jak to wygląda. Nawet nie wiem, czy by się zgodził, ale to nic. No, od sieczkarni też pewnie byłby już nieświeży ten silnik, trochę zajeżdżony. No bo wiadomo, to pracuje tyle lat i przy takim obciążeniu cały czas na maksymalnych obrotach. No w ciężarówce trochę inaczej to wygląda, no bo się nie jeździ na maksymalnych obrotach i na pewno nie piłuje się go tak jak w sieczkarni. Bo tutaj jak się wjedzie w łan, no to już maks obrotów i tyle. No i nic. No i zaświeciła mi się ta kontrolka. Nie zaświeciła. No teraz jak jest zgaszony, no to się świeci kontrolka tutaj, widać, może pokażę wam, ale teraz nie ma. Dlatego zamontowaliśmy trójnik przy czujniku i zegar, żeby było widać, czy ciśnienie spada, czy nie. Pompa olejowa zdawała się, nie było na niej dużo luzów w silniku, ale zmieniliśmy, no bo jakaś przyczyna musiała być tego zatarcia się. Tłoki, pierścienie, głowice zostały, wtryski, wszystko zostało, bo posprawdzaliśmy, czy nie cieknął, czy nie, po prostu nie puszczają, nie leją wtryski, nie lały, ciśnienie trzymały, także zostało, nie woziliśmy tego nigdzie, nie było to planowane, te głowice nie były, uszczelki, bo nie było wydmuchane po prostu, no to uszczelki nowe. No i tak to się skończyło, niestety, no dużo rzeczy po prostu było robionych i koszt takiej naprawy wyniósł mnie, bo jeszcze musiałem na mechanika trochę zapłacić, tak samo dla Krzyśka z Agro, auto Agro mechanika, niedaleko mnie mieszka, tam koło niego kosiłem, to akurat do niego ściągnęliśmy i tam naprawialiśmy tą sieczkarnię. No i polecam, możecie spokojnie do niego zaprowadzić swoje sprzęty. No i co, no i taki koszt naprawy wyniósł mnie 20 tysięcy plus minus. No w tym, że pasy były zmienione, to i tak bym musiał zmienić, jakby silnik się nie zepsuł, no i co więcej, no. Dlatego to tak wszystko drogo wyszło. Oleje też nie wiecie ile kosztują, bo przewód pęknął, to poszło kilka tam litrów oleju na ziemię. No i trzeba było kupić tak samo ten olej. Filtry, to wszystko tak się zbiera. No, może w sumie nie wiadomo, jakby to było, jakby się kupiło ten silnik. No bo 18-20 tysięcy netto, no to plus jeszcze ten VAT, to 20 do 25 nawet takie silniki kosztowały. Może by to chodziło, ale jak już ja tutaj robiłem sam i wiem co zrobiłem, no to nie, będzie działać po prostu, no tak przynajmniej mam nadzieję. Bo jeżeli sam coś zrobiłem, to wiem co jest w tym silniku i co, nie, co było robione, co nie było robione. A w tamtym, no niestety nikt mi nic nie wiadomo, czego nie powie. Ale nic, dobra, na razie nic tu nie będę więcej mówił. Idę ten akumulator podłączę i później się zobaczymy.
ale najpierw przed tym, zanim zaniosę ten akumulator, tutaj ten co mam do ładowania, albo po prostu może mam tyle przydubraczy, że przyniosę tutaj prostownik, bo nie chcę się tego dźwigać, to sprawdzę, ile on jest, jak on jest ładowany. No i tutaj zaś nie działa, może przez to też nie łączy, to zaraz zobaczymy, poczyścimy, ale raczej jest padnięty. Sprawdzimy tutaj na wyjściu. I 2 V. Dobra, ten ma 12,2, ten ma 12,9. 12,2 V w sumie troszkę mało, troszkę za mało, ale nie aż tak, żeby ona nie zakręciła. Ale zaraz zobaczymy. Kurczyk wieje. Jeszcze raz sprawdzimy. Może to tak. To na wyjściu 12,2. Może to i za mało. Założymy te klamy, zakręcimy. Teraz nie przekazuje, przekaźnik tam jest 12,7. Po złączeniu dwóch akumulatorów mamy 12,7 V. Powinno być ok. Jeszcze sprawdzimy stan oleju. Tam jest pełno w hydraulice, ale to... No widzicie, olej jest elegancki, kurczę, szkoda go zmieniać, ale trzeba pewnie będzie znowu w przyszłym sezonie zmienić. Ale zobaczymy jeszcze, ale pewnie i tak trzeba będzie zmienić. Nie wiem, jak myślicie? Dużo nie ma przejechane, za 30 godzin może. Jest max oleju w silniku, także jest ok. A tutaj ten przewód zamontowany, tutaj trójniczek taki, jest gitara. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. 12,7 V powinien zakręcić. Tak myślę przynajmniej. Jednak nie. Za mała moc, dobra. Idę po prostownik, nie będę tutaj tego dźwigał akumulatora, bo... No. Tak wygląda odpalenie. Ale od początku października stała. Zimy na tyle czasu. Mamy połowę grudnia. 2 miesiące stała. No, słyszeliście jak odpaliła. Można powiedzieć, że odstrzała. Ciśnienie 7,5 bara. Na pewno spadnie, jak trochę się rozgrzeje. Obroty 1000. Dobra, pochodziła. Trochę się zagrzała. Troszeczkę, nie mocno. Mamy 7, 6,5. Tutaj, na liczniku. Widzicie? Zaraz już zgaszę, zobaczymy jak odpali. Elegancko pali od strzała. Pewnie byście się zapytali, dlaczego nie sprzedałem tej sieczkarni, jak był zepsuty silnik. A co ja bym kupił za nią?
Nic bym nie kupił. Tutaj jeszcze tylko szybę zmienię, trochę kemper się podreperuje. I wszystko, gitara. Trzeba będzie jeszcze ją trochę... No kemper przydoby się trochę w lepszym stanie, ale... też kosztuje. Zobaczymy, może ten podreperujemy. Rychu krzyczy, że trzeba naspawać na te wałki, co tutaj podają, kukurydzę wciągają. No może i to prawda. Teraz włączę sieczkarnię. Trochę się zagrzał, ciśnienie mamy 4,5 na 1000 obrotach. O. Mysz wyleciała z kempera, Chester chciał złapać i się udało. Jeszcze trochę ciśnienia na pewno by spadło, jakby trochę pochodził dłużej, tak jak wcześniej, ale trzyma, także jest ok. Trochę rura się przycina, nie wiem dlaczego, ten orbitorol chyba szwankuje jak się obraca w jedną stronę. Jeszcze to zaraz wam pokażę. Czekaj, opuszczamy. O, i nie chce iść. Albo coś jest zapieczone, albo nie mam pojęcia. Albo ten orbitrol już nie chce dawać dobrze ciśnienia, nie chce kręcić, nie trzyma tam. Nic, się naprawi, będzie gitara. Można byłoby pomyśleć, kupić drugą w lepszym stanie, silnik przerzucić. Teraz kurczę. Trzeba będzie to sprawdzić. W tą stronę idzie, a w drugą coś się przycina i nie chce. No dobra, nieważne. Opuszczę ją tak jak jest. I tyle. Już nie będę tutaj cudował. Aczkolwiek może spróbuję, jeszcze podniosę ją wyżej. Już jak kosiliśmy, to były takie, czasami właśnie się zacinało. Nie wiem, tam kalemitka była jedna nienasmarowana, może przez to gdzieś tam się zacięła.
ale to i w drugą stronę by się nie kręciło. Może coś tutaj z tą obrotnicą jest nie tak. Nie mam pojęcia. A, kurde. No i widzicie, nie chcę. Nie chcę iść. Niedobrze, niedobrze. Mamy więcej gazu. Podniosę tą rurę jeszcze wyżej. Może wtedy pójdzie. Może coś tutaj widzicie z tą obrotnicą, ona tak się rusza trochę. Może nie jest. Albo ciśnienie nie daje dobrze na ten orbitrol. Nie mam pojęcia. No dobra, nieważne. Puszczam tą rurę. Stanie tak jak jest, niech będzie. Jak już nie chcę iść, a... Co jeszcze? Jakie naprawy wykonaliśmy? No to już mówiłem, chyba wszystko powiedziałem. Mamy właśnie problem jeszcze z tym detektorem. No i z tym odpalaniem był problem wcześniej, ale już to jest załatwione. Wszystko teraz działa, silnik słyszeliście, odpala jak zastrzała. I dobra. I po robocie. Także aż tak tą gotówką to nie szastam jak na razie. Pewnie nigdy nie będę, żeby sobie od tak sprzęt z drugi zmieniać, a za tą sieczkarnię jeszcze muszę kredyt tak samo płacić. Także wolałem zrobić i przynajmniej wiem co mam teraz. Słyszeliście jak silnik odpala, także jest ok. Jeszcze muszę detektor metali, bo się zepsuł, jak odczułem, no, że coś mu waliło i nie puszcza po prostu. No i tyle. Także dzięki za oglądanie i za łapki. Liczę na następne i za subskrypcję. Także trzymajcie się. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Do następnego. Cześć.